żebyśmy mieli charakter wedle proroctwa, o czym ja dopiero się dowiedziałem dziś rano, kiedy siostra mi to przyniosła. Więc nie było żadnych uwarunkowań, że myślałem o kolorze niebieskim, że będą dwa serca. Panie Staszku, mam już 4 dla mężczyzn. Kto je w tych dniach kupi, to je podpiszę. Te 12 podpiszę u samego dołu niezmywalnym pisakiem, abyście mieli ślad po tym wydarzeniu. Otóż kaplerz zakonny. Na to pójdzie płaszcz czerwony. To metuszku będzie niżej dane, żeby tu było widać dzieci. Zachowamy swoją tożsamość. Rycerze Chrystusa i Maryi. Wszystko. Wtapiamy się w historię, nie wiedząc co Bóg zaplanował przed 1716 rokiem. Kapujecie Państwo? Z 1746 mam mszał francuski karmelitów, łaciński, trydencki. I trzeba tu przyniosłem pokazać, jak to się wtapiamy w tą wszystko, całą tą historię. Panowie, wy będziecie nosili taki oto kolor tego pięknego szkapleża. Panie będą miały jaśniejsze jak niebo. Matka Boża, 2 serca. Czytam dalej to proroctwo. Rycerzy Chrystusa i Maryi. Rycerzy obojga płci, którzy w nadchodzących niebezpiecznych czasach podbiją i zwyciężą świat, szatana i skażoną naturę. Dziś, kiedy mamy świadomość takiego proroctwa świętego Ludwika Grimowa, widzicie ten kapitał łaski, gdzie powinien? Powinien zostać na ziemi polskiej, rozumiecie? No, znacie moją zawodliwość. Skoro my są już blisko, tak blisko tajemnic Boga, Bóg przychodzi i nas codziennie pokrzepia słowem. To się nie ma dzieci co zastanawiać. Od środy jest dzienniczek, moi drodzy, duszy, zdobywamy go, gromadzimy fundusze, aby nabyć szkaplerz.